Jak należy ocenić stopień zużycia opon pneumatycznych w wózku jezdniowym podnośnikowym? Ocena stopnia zużycia opon pneumatycznych polega na ich oględzinach w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych. Drobne przetarcia są dopuszczalne. Niedopuszczalne są uszkodzenia mechaniczne aż do warstwy osnowy. Maksymalne wytarcie opon pneumatycznych zaznaczone jest za pomocą znaczników znajdujących się w bieżniku opony. Jeśli opona nie posiada znacznika, to wysokość rzeźby bieżnika powinna wynosić nie mniej niż 1,6 mm, mierzona w miejscu największego starcia. Szczegółowe wytyczne określa producent w instrukcji eksploatacji.